Naprawdę w ogóle cię ten temat nie interesuje? Widzowie już patrzą. Michał Rusinek, pisarz, felietonista, zacna postać Krakowa, aktualnie w Warszawie. Przelotem. W ogóle naprawdę nie słyszałeś o tym słynnym romansie poselskim takim? Jakoś nie. Znaczy słyszałem, ale nie żeby... No, pisać książki o tym. Wstrząsnęło i żeby pisać o tym książki, wierszyki dla dzieci też, to chyba to nie jest chyba temat. Chociaż jest to bardzo wdzięczne nazwisko niewątpliwie i takie rymogenne. Mhm. Już nie mówiąc o tych takich wszystkich frazach typu nie dorastać komuś do... i tak dalej. No, które można powiedzieć, że wtedy się samoistnie uruchamiają. Aż się prosi, prawda? Aż bo to jest prosi. Ten moment, i ja obiecuję, że to będzie jeden wątek, poruszę go i za chwilę zamilknę w ogóle. Bardzo na zawsze, się cieszę. Że to jest ten moment, w którym no, tak się czasem ktoś napina i tak mówi: ja ci jestem posłem, więc ja ci ułożę życie i powiem, jak ty masz żyć. I nagle się okazuje, że on ci mebluje to życie zupełnie inaczej, niż ma wybrane swoje, i gdzieś traci tą wiarygodność. Tak, a im bardziej jest konserwatywny, tym bardziej oczywiście to są bolesne upadki wówczas. Nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś był taki poseł Pupa, który się zajmował pornografią. I to jest, można powiedzieć, znaczy nie, że się nią zajmował w sensie czerpania jakichś korzyści, wprost przeciwnie, walczył z nią. Okay. Tylko, że to była dosyć niefortunna sytuacja nazewnicza, można powiedzieć. Dlatego Rusinek idzie w przewodnik po różnych miastach świata i myślę, że przed długim weekendem to idealny moment. Oczywiście. Kefir w Kairze wypić sobie. Kefir w Kairze, zapraszamy do Kairu oczywiście. Ale to nie jest tak, że to jest taki prawdziwy przewodnik. No nie. Znaczy, nie chodzi o to, że jest taki Rusinek. Ja tam wszędzie byłem, ty tam pewnie wszędzie byłeś. Nie, ale tak ale niewiele zostało. Odfajkowujesz. Ale, bo jak ja byłem mały, to marzyłem o podróżach. Nie bardzo mnie na to było stać, bo czasy były mroczne i wtedy podróżowałem w ten sposób, że przy pomocy globusa, jak się globusem zakręciło i w odpowiednim momencie go, albo nieodpowiednim, zatrzymało, to wówczas można sobie było wyobrazić, że właśnie jest się na środku pustyni Gobi. Gorzej, jak się było na środku jakiegoś oceanu. No, ale często się trafiało na jakieś miasto i wtedy sobie wyobrażałem, co tam może być. Więc ten przewodnik trochę tak jest napisany. Czy tam są jakieś polskie też miasta takie, że wiesz, mamy się czym pochwalić? Trochę tak. Jest na przykład takie ty szukaj, miasto. A ja ci poczytam. Aleksandra pisze tak. Uwielbiam pana Michała. Pozdrawiam i miłego dnia. Bardzo pozdrawiam. Uwielbiam was. No Polscy. Nawet jeśli nie byłeś, to pomyślałeś sobie, jak już siadam do pisania książki takiej w fajnym moim rymowanym stylu, to się na nich skupię, bo one robią, one fajne wrażenie wywołują. To jest dosyć kompromitujące pytanie. Czy pytanie nie, ale odpowiedź będzie kompromitująca. No o to mi chodzi przecież. Wiedziałem. Mianowicie ja kiedyś dosyć dużo pisałem limeryków. Z limerykami tak. Jest tak, że one muszą nie tyle dotyczyć jakiejś miejscowości, ile mieć tę miejscowość w tak zwanej pozycji rymowej. I mnie interesują takie miejscowości, które się... Częstochowskiej. Niekoniecznie od razu. W takie miejscowości, które się po prostu dobrze rymują. I niekoniecznie one są jakoś szczególnie atrakcyjne turystycznie, no ale no, krótko mówiąc, jeżeli są dwa dobre rymy, to już warto przejechać przez obok takiej, czy też przez taką miejscowość. No. Pani Szymborska miała natomiast zupełnie inne podejście, aczkolwiek trochę podobne, bo bardzo lubiła się fotografować przy takich tablicach z dziwnymi nazwami miejscowości i specjalnie na przykład kazała się zabrać do takiej doliny, która się nazywa Neandertal, żeby występować jako Neandertalczyk. Neandertalka. Neandertalka, myślę tak. Nie, dzisiaj ten feminizm się bardzo, bardzo sympatycznie rozlewa. Pan to wie, kogo zaprosić? Pan cały czas tak czyta tutaj, no, ale tak? Ja na czerwonym tylko zawsze mam. A, na czerwonym. Dobrze. Feedback. A, bo
jest tyle takich słów, które są już... tyle takich słów, które już tak funkcjonują, właściwie nie da się ich wyrzucić z języka, nie? Skile, no tak, tule, tule, skile. Informacje, słucham pana. Tule, skile. Co to jest? Pan człowiek nigdy w korporacji nie pracował. W korporacji wszyscy mają tule, skile i przychodzą z tymi skillami i tulami do domu tule, później. Te tule, dobrze. No. Ja myślałem, że pan tuli. Tuli, skile, dobrze. No oczywiście, że tak. No, no staramy się oczywiście jakoś je rugować z języka. Nie wiem, czy pan pamięta taką panią poseł Pawłowicz, panią posłankę. Trochę, prawda? Wiesz co, gdzieś pan... wie, jak zapytałeś mnie, czy ja pamiętam, pomyślałem sobie, kurczę, może to już czas przeszły i to będzie smutne wspomnienie, ale ona cały czas... To się niestety... nazywa wishful thinking. No, ona niestety cały czas żyje, je tak. I wącha. Ja jestem w takiej... Zasiadam w takiej Radzie Języka Polskiego, bardzo szacownej instytucji, która ma obowiązek raz do roku składać taki raport o stanie języka posłom, którzy są tym zainteresowani. Tak. Najczęściej oni są umiarkowanie zainteresowani. Zanim ja nastałem, opowiadano mi taką historię, że zanim nastałem, to na takie spotkanie przyszła pani profesor, poseł, posłanka Pawłowicz, tak. I powiedziała, że ona ma taką prośbę, a właściwie żądanie, bo ona chyba raczej żąda niż prosi. Jest stanowczą. Żeby, to, tak. Cytuję, z języka polskiego wyrugować zapożyczenia. Zapadła kłopotliwa cisza i jeden z moich uczonych kolegów powiedział: pani profesor, bardzo mi przykro, ale słowo wyrugować jest zapożyczeniem. Także ja bym tak bardzo z tymi zapożyczeniami nie walczył. Skoro jesteśmy już tak blisko wiejskiej, zapytam cię w tym kontekście o jedną rzecz. Czy widziałeś gdzieś w ogóle język parlamentarny ostatnio? Język parlamentarny, to jest dobre, dobre pytanie, bo właściwie najczęściej ten przymiotnik występuje z negacją, znaczy nieparlamentarny. Mhm. Co jest nieparlamentarny? Język parlamentarny, co to może być? Coś miłego, jest... takiego na wysokim poziomie, z klasą, tak sobie to wyobrażam, że wiesz... Ciekawe. Ciekawe. Ostatni raz jakieś 25 lat temu, wydaje. Nie, no może... Nie, ale przyznaj, że właśnie nawet to, nie? Kiedyś tak się mówiło, proszę nie używać słów, to są słowa uznawane za nieparlamentarne, a dzisiaj to już tak nie ma żadnego przesunięcia. Tak nie ma żadnego... Przesunęło się. Nie ma granic. Oczywiście, nie ma granic. I to oczywiście możemy się z tego śmiać, ale też zarazem jest rodzaj takiego społecznego przyzwolenia na coś, prawda? I wtedy już wszyscy tak mogą mówić. Ja ostatnio rozmawiałem z moim kolegą, który mieszka w Ameryce i zapytałem go, czy coś się zmieniło... U nich. Skoro mają nowy język prezydenta. Tak, mają nowy język prezydenta. I właśnie mówił, że tak, on gdzieś tam chodzi na jakąś siłownię, nieważne, w każdym razie mówi, że to, co do tej pory jacyś jego koledzy z siłowni raczej mówili szeptem między sobą, to teraz mówią głośno. Dlatego, że można. No bo Trump mówi to samo, więc różnego rodzaju rasistowskie, seksistowskie uwagi są zupełnie swobodnie i bez żenady rzucane. Tak jakby istniało jakieś przyzwolenie. No nie istnieje, no nie. Znaczy, no fajnie by było, żeby nie istniało, chociaż my je możemy wytworzyć tylko i wyłącznie, no kto więcej. Taka Rada Języka Polskiego na przykład może być ciałem, które może mieć jakikolwiek wpływ. Oczywiście fajnie, żeby ktoś słuchał, nie? No właśnie, bo to jest tak, że do nas czasami ustawodawca pisze pismo z prośbą, żebyśmy się ustosunkowali do jakiejś ustawy. I czy ona jest na przykład po polsku. I my wtedy bardzo uprzejmie odpisujemy, że to jest kompletny bełkot i żeby raczej napisali to jeszcze raz. Na co oni nam uprzejmie dziękują i mówią, że to ona przechodzi w takiej samej formie, natomiast mają odnotowane, że konsultowali to z Radą Języka. No konsultacja się odbyła, no oczywiście. Tak, no, było pytanie, był feedback i prawda się zdarzyło. No. Poza kefirem w Kairze widziałem Irlandię, ale nie mogę teraz, wiesz, czytać, więc bym cię poprosił o to, żebyś przeleciał przez parę krajów, bo dobrze, być może nie zdążymy proszę, w czasie tego krótkiego czerwcowego weekendu. A co tam masz fajnego? Może być Dublin na przykład. Dublin podobno się. Dublin, proszę bardzo. Lubią, no. Tak, mogę przeczytać. Bardzo cię proszę. To przeczytam z Dublin po polsku. Ponoć ludzie aż z Lublina lubią latać do Dublina. Czemu? Z czystej ciekawości. Jak się żyje w miejscowości z nazwy przecież tak podobnej, choć odległej i osobnej. Kiedy ludzie z miasta Lublin wysiadają w mieście Dublin, rozglądają się wokoło, po czym śmieją się wesoło. Och, różnice są wszelakie, ale znowu nie aż takie. Miło, mija im godzina i wracają do Lublina. I tak sobie siedzisz w tym Krakowie, tak? Herbatka, kawka, ryneczek. Jeżdżę.
I książka, pyk, jedna, druga, no, trzecia. Wiesz co, to jest zlecenie. Ja dostaję zlecenie od wydawcy. Czyli jesteś zakontraktowany. Tak, napisz teraz o tym albo o tamtym. I na przykład wydawca mi mówi, że tę książkę to lepiej przed wakacjami, bo właśnie teraz jest taki okres wyjazdowy. Ale powiem ci, że teraz dostałem taką Mission Impossible, jeżeli już jesteś... następną? Tak, następną. Okay. Mianowicie, żeby napisać książkę patriotyczną, z wierszykami patriotycznymi dla dzieci. Jest jeden. Ale musisz je stworzyć dopiero. A ty jesteś patriotą? No chyba tak. No, myślę, że ta rada, która to o tym decyduje, to nie wiem, czy ty miałbyś tam... Ja bym wolał, żeby nikt o tym nie decydował, tylko żebym ja to miał jakoś... Paszportem, panie Michale, ale wie pan. Ja wiem. A po publikacji tej książki to może być w ogóle... Dokładnie. Tak, coś zupełnie innego. Patriotyczne dla dzieci. To dopiero jest wyzwanie, ponieważ to jest język absolutnie zawłaszczony przez taką, nawet nie tyle prawą, ile ultraprawą stronę. I to jest język właściwie tatuowany, a nie wypowiadany w tej chwili. Prawda? No to rzeczywiście myślę, że na łyżce łatwiej sobie wytatuować jakiś patriotyzm niż napisać nowy wiersz. Ale przyznaj, że nigdzie Polska walcząca, myślę o symbolu, nie leży lepiej niż na łydce. Na łydce, tak. I to takiej, wiesz, jeszcze... Mateusz, proszę cię. Nie mam. Nie, wiem, że on ma tyle dziar, że musimy uważać, ale nie, Polski walczącej nie, szanuję. Ja raz w życiu byłem w salonie tatuażu, robiłem felieton o książce o tatuażu i bardzo się zaprzyjaźniłem z panem tatuażystą i pan powiedział mi, że jestem fajny gościu i że on mi zrobi, no może nie w gratisie, ale zrobi mi z dużą zniżką, zapytał mnie, ile mam dzieci, powiedziałem, że dwoje, że mi wytatuuje buzię na obu łydkach i że uciekłem szczerze mówiąc. Ale w razie czego mam zniżkę. I to w Warszawie. Ładna rzecz. Poza Dublinem, Berlin na przykład? Berlina chyba to nie wszystko ma. Jakoś tak bardzo się podoba. Nie, jest Bruksela. Nie wiem, czy to można teraz czytać. Bruksela właśnie, to jest taka nowa Moskwa. Dobra. Nie, nowa Moskwa, która chce nam uciąć kasę, a my się na to nie zgodzimy, bo my wykonaliśmy tyle czułych gestów w ich stronę, a oni cały czas odrzucają nasze zaręczyny, niczym poseł Pięta. No to czytam. Proszę bardzo. Czy Bruksela to wielka Brukselka, czy Brukselka to mała Bruksela? To różnica z pozoru niewielka, lecz tak różne dwie prawdy oddziela. Albo miasto jest wielkim warzywem, albo miastem niewielkim warzywo. Które zdanie z tych dwóch jest prawdziwe? Warto by się przekonać na żywo, żebyś nie zjadł szast prast, przyjacielu, czegoś, co raczej zwiedzać należy i byś raczej nie zwiedzał bez celu czegoś, co lepiej zjeść, bądźmy szczerzy. Ile trwa przygotowanie takiej książki? To jest ulubione pytanie dzieci na spotkaniach autorskich. Bardzo się cieszę. To jest bardzo różnie, dlatego że jeżeli przełączę sobie głowę na taki sposób właśnie pisania, rymowania, to wtedy dosyć szybko to wychodzi. A ponieważ ja lubię układać wierszyki i raczej to nie są wierszyki, w których mam, że tak powiem, zadanie z góry narzucone, żeby o czymś konkretnym napisać, tylko raczej mogę sobie... No ale ten Hawanę, ja otworzyłem przed chwilą na Hawanie, to ci tak sobie bawiłeś się na tej swojej starej zasadzie. No raczej Hawana jest schowana, więc... Okay. Czyli pod tym kątem wybierałeś sobie miejsce. Tak, bo to jest, tak jak mówiliśmy o tych limerykach, że że limerysta tym się różni od turysty, że bardziej go ekscytują nazwy miejscowości niż to, co w nich jest. To jeżeli się tak jeździ palcem po mapie i zastanawia, czy po globusie, i zastanawia, co może być w danym ciekawego w danej miejscowości, no to też idzie się takim tropem rymów najczęściej. I to był mój trop. Więc żebym w końcu odpowiedział na twoje pytanie, myślę, że jakieś 2 miesiące trwa wymyślanie. To okres produkcji nie jest jakoś wydłużony. Tylko nie mów tego wydawcy, dobrze? Ja mam nadzieję, że to się wytnie. W programach na żywo się wycina najlepiej. Ale żeś się pan przy Paryżu rozpisał, widzę? Tak, bo od Paryża zacząłem, wiesz, i to tak pomyślałem sobie. A czy to Rusinek Paryski tu? Wiedziałem, że to padnie. Proszę, znajdź Paryż u siebie w książce, pokaż widzom, jak pięknie zostałeś. Wyjastrowała moja siostra, która uważa, że ja jestem żarłokiem. Zupełnie nie wiem dlaczego, proszę bardzo. Ale tak, no w Paryżu to trudno nie pokosztować, że tak spróbuję użyć jakiegoś wyszukanego słowa. To jestem rzekomo ja. No ale ty też kosztujesz, prawda?
Staram się kosztować życie, tak. Ja muszę powiedzieć, że... kraje, teraz przepraszam cię, że w Izraelu byliśmy, tam jakby cała historia kraju, czy rozmowa z ludźmi, on zaczyna się przy stole i przez stół. Oni trafiają później do ciebie. Wydaje mi się, że to jest to jest trochę taki sposób rozmowy, jak ten nasz komunikat. Tutaj, prawda, że my sobie siedzimy, jesteśmy prawie że nadzy we wszystkim i nagle zaczynamy sobie po prostu zupełnie inaczej rozmawiać, niż gdybyśmy, nie wiem, zaimprowizowali tutaj sytuację studyjną oraz wywiadu z Michałem Rusinkiem. Mm, oczywiście podpięte jakieś mikrofony, jakby były, tak, i tak dalej. Jest jedzenie. Jest, ja muszę powiedzieć, że z czasów studenckich, tak, kiedy podróżowaliśmy najczęściej autostopem, to pamiętam, to jest jakaś moja trauma taka. Pamiętam, że na przykład byliśmy na Sycylii i nie było nas stać na to, żeby próbować tych rzeczy, które tam pachniały mi ze wszystkich stron. I to bardzo przeżywałem, bo byłem skazany na gulasz angielski oraz zupki chińskie. No. I mieliśmy kocher i takie rzeczy, żeby było taniej, żeby się dało zaoszczędzić na przykład na bilety jakieś. No, ale wróciłeś tam na szczęście za dorosłego, tak, Rusinka. Właśnie, tak zrobiłem i to już wtedy, no i wtedy zacząłem się tak zachowywać, jak potem moja siostra mnie. Masz swoje miejsce na ziemi, które jest inne niż Kraków? I najlepiej nie w Polsce? Tak, mi się wydaje, ale to nie jest jedno miejsce. To znaczy ja mam czasami, że nagle sobie przypominam, że cudownie by było pojechać jeszcze raz do Nowego Jorku, że po prostu... I to jest miejsce, ja wiem, że to brzmi okropnie snobistycznie, ale to jest takie miejsce, do którego bardzo lubię wracać, bo ono się bardzo zmienia i to jest niezwykłe, że ta tkanka miasta jest oczywiście cały czas taka sama, natomiast powiedzmy przyzwyczajamy się do jakiejś restauracyjki, która gdzieś... Nie, ona już tam się zmieniła, parę razy nawet się zmieniła w tak zwanym... Chociaż tak zwanym pamiętam, że ostatnio na Jackowie widziałem, że jest coraz więcej tajskiej kuchni po prostu, a Jackowi wydawało się, że ono jest takie polskie, więc słychać to było też fajne, że przyjeżdżamy, zaparkowałem samochód, wysiadamy. Pierwsza kuchnia, jaka ci się rzuca, tajska. No, miała być polska dzielnica, tajska kuchnia, nie ma sprawy, różnie może być. I myślisz sobie, pierożki, może to nie to. Ale zatrzymujemy się na czerwonym świetle i jak usłyszałem parę, no, i chuj, to od razu wiedziałem, że jestem u siebie. Tak, także nie udało się tego wyrugować. Ale czasami, na przykład dzięki mojemu synowi, który się zafascynował Japonią, staramy się też co jakiś czas wracać do Japonii, do Tokio. To jest zupełnie inne miejsce i też coś zupełnie innego robi ci z głową, jak tam jesteś. Bardzo to lubię co jakiś czas, taki rodzaj jakiegoś, nie wiem, oczyszczenia z takiego europejskiego myślenia o przestrzeni, o spacerze, o liczbie ludzi. Mi się wydaje, że to są korki, albo że w metrze w Warszawie na stacji centrum wysiadł tłum nieprzebrany. Ale muszę powiedzieć, że największe korki, jakie w życiu widziałem, to jednak było w Moskwie. I tam się bardziej opłaca chodzić niż jeździć. To nie jest najmniejsze miasto. Ale, a czy Moskwa jest, czy Nowy Jork są jest tutaj tak, też? Tak, tak, tak. Moskwa jest. Moskwę możemy szybko przeczytać. Moskwa. Byłem na wycieczce w Moskwie, ale mi zaczęło doskwierać, że nie znam alfabetu, w którym słowa pisze się tu. Nieustannie się dziwiłem, gdy mnie zwali Michałem. Gdy dość miałem się dziwienia, powiedziałem do widzenia, a właściwie do swidania. Dość mam tego doskwierania. Nie tak całkiem, bo przecież my jeszcze jesteśmy z tego pokolenia, czy z tych pokoleń, które się uczyły rosyjskiego. Tak, ja byłem ostatnim rocznikiem. Musiałem. Ostatnim? No proszę. Siedziałem w pierwszym rzędzie i mało mnie było na lekcjach, bo byłem, nie wiem dlaczego pani tak uznała, że ja będę najlepszym... Jak trzeba będzie kawę, herbatę przynieść, to ja będę w tym najlepszy, więc co chwilę gdzieś biegałem po coś dla niej i niestety poza das widania albo zdrastwicie, no to nie ci się nie ostało. No ale czytasz bukwy? Czy nie czytasz bukw? Rosyjski alfabet. Oj. Czasami. Wiem, jak niektóre litery wyglądają. Co się przydaje właśnie na moskiewskiej stacji metra czasami, wiesz, to się może przydać, ale no nie jestem w tym biegły, że tak powiem, redaktorze pani. Wspomniałeś o tym, że to jest pytanie, które najczęściej zadają ci dzieci na spotkaniach autorskich.
to jest trudna publiczność, nie? To jest rzeczywiście dosyć trudna publiczność, ale też piszesz, ale... bardzo wdzięczna. I ponieważ moje dzieci, na których do tej pory testowałem swoje wierszyki, już wyrosły i to już są potwory, a nie dzieci. I nawet jedno zdało maturę, a drugie egzamin gimnazjalny właśnie. No więc już się nie dają, nie nadają do testowania, więc bardzo lubię testować na cudzych dzieciach. No i to są zdumiewające czasami historie. Ostatnio byłem gdzieś w okolicach Elbląga. Pytałem o jakieś legendy związane z Krakowem. I tam chodziło mi o to, żeby dojść do... indoktrynujesz swoim miastem po prostu. Tak. Zauważ, jak się przygotowałem. Parę takich słów, wiesz... Indoktrynacja. Nie? Ale to wyrugujemy później. Mam nadzieję. Indoktrynowałeś Elblążan? Tak, więc pytałem na przykład, co oni wiedzą na temat hejnału i tak dalej. No i pytam, kto w XIII wieku, czyje hordy w XIII wieku napadały na Kraków? Nic nie wiedzą. Na literę T. Więc jakieś dziecko podnosi rękę i mówi, ja wiem, turyści. A daleko, a pomylił się? Nie, przecież wy tam macie więcej turystów niż my tutaj. No więc właśnie. Cudowni są. Tak, i co? I po imprezie właściwie. Po imprezie, ale też to jest później inspiracja do czegoś dalszego. Chociaż muszę powiedzieć, że raz miałem traumatyczne doświadczenie, ponieważ podszedł do mnie młody człowiek po też takim spotkaniu, na którym ja mówiłem, skąd jestem i tak dalej. No i powiedział, przyjrzał mi się i powiedział, pan jest z bok. Więc ja lekko zmartwiałem i poprosiłem go, żeby zechciał rozwinąć tę myśl. Powiedział, no, z bok wawelski. Dobre. Podobno przerost migdałków albo katar po prostu. No, ale chwilę grozy przeżyłem. Kiedy pan musi przygotować te patriotyczne wierszyki dla rocznicy? Ty do listopada musisz je wyrobić. Tak, to znaczy, powiem ci w tajemnicy, że ja już je właściwie napisałem. One są w tej chwili w redakcji. To będą takie wierszyki, że jak dzieci wykują je tak, bo zależy ci na tym oczywiście, nie? Żeby zamiast pacierza... Proszę cię. Obok pacierza były wiersze patriotyczne Rusinka. Nie, na pamięć to może nie. Teraz już chyba nikt się nie uczy niczego na pamięć. To już nie są te czasy. Że wiesz, bo jak dziecko... Nie wiem, czy dzieci... Swoją drogą nie wiem, czy dzieciaki tak reagują, że jak im mówisz, to jest coś patriotycznego, to one mówią, bo może w ogóle nie wiedzą, co to znaczy patriotyczne. Może tak jest, ale myślę, że coś trzeba zrobić i z tym słowem, i z po prostu takim, czy ja wiem... rodzajem współodpowiedzialności za to miejsce, gdzie jesteśmy. Ale też nawet, przepraszam cię, bo nawet jak sobie teraz wypowiadasz słowo patriotyzm, czy patriotyczny w Polsce, to pewnie wielu się kojarzy ze zdjęciem płonących rac w tym miejscu, nie wiem, 1 sierpnia o 17. No więc bardzo by było fajnie, gdyby się nie kojarzyło, albo gdyby się nie tylko kojarzyło, bo to chodzi też o to, żeby go jakoś zróżnicować. Ów patriotyzm zróżnicować. Ale powiem ci taką łączącą historię, łączącą to, o czym mówimy. Mianowicie, kiedyś byłem zaproszony do Wietnamu. Chodziło o to, że tam opublikowano wybór wierszy Szymborskiej, ale też pod koniec mojego tam pobytu miałem spotkanie z takimi Wietnamczykami, którzy studiowali w Polsce 30-40 lat temu. No i chodziło o to, żeby teraz, nie wiem, coś im poopowiadać o tym, jak się zmieniła Polska. Oczywiście to, co mówiłem, było tłumaczone na wietnamski. I po tym spotkaniu podszedł do mnie Wietnamczyk i powiedział po polsku, że on jest z siebie bardzo dumny, bo nie używał tego języka już 30 lat, natomiast wszystko rozumiał z tego, co ja mówiłem po polsku. I mówi, a nawet, proszę pana, ja jeszcze pamiętam wiersz. I powiedział mi kawałek, całego Broniewskiego, kiedy przyjdą podpalić dom, w którym mieszkasz po polsku. Po prostu... Wietnamskim akcentem jeszcze taki? Z wietnamskim akcentem. O te 8000 kilometrów od Polski stał przede mną Wietnamczyk, cytował mi z pamięci tego Broniewskiego. On płakał, ja płakałem, pomyślałem sobie później, kurczę blady, nie przypuszczałem, że przy Broniewskim będę kiedyś płakał. Ale to było rzeczywiście niezwykle poruszające. Coś, co zapamiętał sprzed tych 40 lat. To jaki po przeczytaniu twoich patriotycznych wierszy będzie ten młody polski obywatel? Czy on zapali racę, czy on wygoli sobie łydkę i zrobi tam Polskę walczącą, czy on będzie tęczowy bardziej? Myślę, że będzie bardziej tęczowy, będzie otwarty na różnego rodzaju i jeszcze nie daj Boże tolerancyjny. No więc właśnie, nie daj Boże będzie tolerancyjny. Jakbym mógł cię tu wysadzić. Będzie obywatel. To obywatelem świata jeszcze w dodatku będzie, tak? Będzie obywatelski, będzie współodpowiedzialny za to miejsce, gdzie mieszkamy wspólnie.
Mam nadzieję, że się spotkamy i ja to wszystko wtedy wyłuszczę, wypowiem. Ale jest coś takiego, że dzisiaj polska szkoła jest taka też taka, no taka, nie chcę mówić, że ona jest brutalna, że ona jest brunatna, no bo to jednak od nauczyciela zależy, niezależnie od tego, kto tym szefem resortu edukacji jest, ale pokusa, żeby właśnie do tych młodych głów włożyć parę takich właśnie wierszyków, jakichś takich rzeczy, które kompletnie są za bardzo białe i za bardzo czerwone. Mhm. Myślę, że to jest też tak, że szkoła jest taka, czy przedszkole jest takie, jakie teksty się, jakimi tekstami dysponuje. I jeżeli nie ma wyboru, jeżeli na przykład korzysta wyłącznie z tego, co się teraz sprzedaje na poczcie, nie wiem, czy widziałeś. Widziałem rozkład gazet na poczcie i książki, które są cudowne. Jest, tak. I mnie najbardziej ujmuje jedna rzecz, mianowicie takie coś, co się nazywa kolorowanki biało-czerwone. I one, muszę powiedzieć, jak się nad tym zastanowić, to są dosyć takie ograniczające kolorystycznie biało-czerwone. Właściwie jedna kredka do tego wystarczy. Może chodzi o oszczędność. Ale jeżeli się korzysta tylko z tego typu materiałów, no to oczywiście jest się wtedy skazanym na pewnego typu język. Ten język jakoś zapada nam w pamięć. I też pewna ikonografia. Więc to, co my chcemy zaproponować, mówię my, bo to też będzie ilustrować moja siostra, będzie czymś innym. Ale masz jakąś gwarancję, że... Nie, to rozumiem, że... Gwarancji nie. Nie, ale gwarancję, że to gdzieś w szkole na lekcji będzie wykorzystane, czy raczej chciałbyś, żeby rodzic w domu wykorzystał? Trochę na to liczę, żeby to właśnie trafiło do szkół. Na jakieś akademie. Mhm. Ku czci. Właśnie takie akademie, ale nie ku czci. To zawsze tak, nie? Że jest akademia i to wszyscy tak na sztywno, na silnie. W ogóle my jesteśmy tacy bardzo zawsze, jak coś jest, ma być patriotyczne i tak, to zawsze ma być jakieś koturnowe albo pomnikowe. Nie? Właśnie to jest ciekawe. To na pewno też to zauważyłeś w Ameryce, że oni tego zupełnie nie mają. Mhm. To znaczy, oni mają zupełnie inny stosunek do flagi. Flaga wcale nie jest znakiem, nie wiem, nacjonalizmu. I ją się szanuje. Ale też na przykład ja pamiętam, jak pierwszy raz byłem w Nowym Jorku, jechałem jakąś windą w hotelu i jechał tą windą strażak. Widać było, że to jest strażak. I jeden z tych Amerykanów, który jechał w windzie, poklepał go po ramieniu i powiedział: "You guys do a great job. Wy się świetnie sprawiacie, świetnie sobie radzicie, robicie dobrą robotę." I to też był taki akt szacunku dla funkcji. No, nie wyobrażam sobie tego w Polsce. Plotkowało mi się z panem jak zawsze wybornie. Mam nadzieję, że to powtórzymy. A za chwilę Jarosław Kurski, redaktor naczelny Gazety Wyborczej. Poplotkujemy sobie o życiu. Panie Michale, bardzo z szacunkiem pozostaje. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Wszystkiego do zobaczenia. Do widzenia. Kefir w Kairze. Polecamy przeserdecznie.